Cześć! Dziś upieczemy kolejne proste ciasto ze śliwkami, ale tym razem owoce umieścimy nie na wierzchu, lecz w środku. By je przygotować potrzebne są mąka, olej, kefir, 4 jajka, cukier, cukier waniliowy, proszek do pieczenia i oczywiście śliwki. Do 4 jajek dodajemy szklankę cukru. I 1 cukier waniliowy. Teraz lekko ucieramy. Dodajemy pół szklanki oleju i pół szklanki kefiru. Przesiewamy 3 szklanki mąki. Do przesianej mąki dodajemy 3 łyżeczki proszku do pieczenia. 2 już dodałam, teraz jeszcze 1. Wsypujemy część mąki, miksujemy i po kilku chwilach dosypujemy resztę. Po kilku minutach ciasto jest gotowe. Pozostaje umieścić w nim śliwki. Przyszykowałam ich około 40 deko. Trzeba je umyć, wydrelować i pozostawić w połówkach. Tak przygotowane owoce delikatnie mieszamy z gęstym ciastem. Pozostaje przełożyć wszystko do blachy. Wyrównujemy powierzchnię i wkładamy ciasto do nagrzanego piekarnika. Pieczemy około 50 minut w temperaturze 170 stopni. Sprawdzamy wykałaczką, czy jest gotowe. Musi jeszcze trochę ostygnąć, żeby można było zobaczyć je w środku i spróbować. Kolejny sezonowy przysmak gotowy. Smacznego!